Blok liczników. W centralnej części paska narzędzi jest umieszczony blok liczników. Z lewej strony znajduje się główny licznik programu, wskazujący bieżącą lokalizację znacznika odtwarzania. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, można wyświetlać na nim różne jednostki czasowe. Domyślnie są to minuty i sekundy. Format wskazań wybieramy, klikając mały trójkątny przycisk umieszczony obok cyfr na wyświetlaczu. W otwartym menu można także ustawić wyświetlanie dodatkowego licznika, wyskalowanego w innych wartościach niż te, które mamy na liczniku głównym. Aby to zrobić, należy wybrać opcję Show Sub Counter. W prawej części bloku znajdują się liczniki edycyjne, wskazujące lokalizację oraz długość fragmentów zaznaczanych podczas montażu. Blok liczników przydaje się także podczas edycji MIDI. Kiedy zaznaczymy pojedynczy komunikat MIDI, parametry takie jak wysokość dźwięku, a także wartość parametru Velocity pojawią się po lewej stronie ikony gniazdka MIDI. Jeśli podczas zaznaczania dźwięków MIDI na ścieżce nie słyszymy ich, należy włączyć przycisk z symbolem głośnika po prawej stronie bloku liczników.